i witajcie w Kuchni Kwasiora. Witam się z wami ze słonecznych Kaszub i zapraszam na odcinek z serii Hot Dogi Świata. Dziś króciutka podróż, bo w te strony właśnie hot dogi po kaszubsku zapraszam do stołu. Zacznijmy od mięsiwa tradycyjnie. Na desce pyszni się biała, cienka kiełbasa, królowa wszystkich metek na Kaszubach, a mianowicie metka z delikatesów mięsnych Lis. Otworzyli oni sklep internetowy swój, link do nich wrzucę wam w opisie pod filmem. Jakbyście tam bawili, to polecam jak najbardziej kiełbaski wołowo-wieprzowe podsuszane. Spójrzcie, one nigdy się nie kończą w takich długich warkoczach. Kiełbaski leśne, najpyszniejsze na świecie. Dalej będziemy potrzebować olej, to jest dobrej jakości rzepakowy, pieczywo chrupkie bułeczki, takie będą najlepsze, kapusta kiszona, tutaj znajduje się chrzan, majonez wraz z żurawiną, czyli jedną z wizytówek Kaszub. Tutaj w niedaleko odbywa się również festiwal żurawiny, dalej cebula i opcjonalnie ogóreczki kiszone. Przygotowania zacznijmy od zabrania mięsiwa ze słońca, bo pali dziś okrutnie, i przygotujemy suróweczkę. Suróweczkę do hot dogów, w skład której będzie wchodziła cebula, drobno posiekana w kosteczkę i kapusta kiszona, przesiekana po prostu. Do tego olej i wszystko będziemy mieszać. To chce pan ze dobrym czasem, niech kasze wści jedze lasę, tam kasze bi dobry lece. Zatrzymajmy się na chwilkę, bo jest naprawdę przepysznie. Surówka z kiszonej kapusty po kaszubsku. Pojawił się w niej miód jako przełamanie kwaśności. Nie cukier, a miód. To szalenie... O, pszczoła notabene. To szalenie istotna sprawa. Dalej pietruszka. Dalej czarny pieprz. Miast, którego można użyć z mory mojej przyprawy do kupienia na kuchniakwasiora.com, ale ja chciałem tradycyjnie, więc będzie klasyczny czarny pieprz po prostu. Fenomenalna surówka z kiszonej kapusty po kaszubsku. A tutaj sos chrzanowo-żurawinowy. I teraz jest bajka smaku. Pikanteria chrzanu, wow, lekko gryzie gardełko, od razu jest przełamana słodyczą, owocową słodyczą żurawiny. Majonez dodatkowo łączy ze sobą i potęguje smaki. Jest pysznie już teraz. Zabierzmy się więc za rozpalenie grilla. Pięknie to wszystko syczy, tłuszczyk mieni się tutaj w słoneczku, kiełbaski są zgrillowane. Można je również parzyć w wodzie, można przesmażyć na patelni. Jeśli nie cienkie, mogą to być grube kiełbasy, ale ważne, żeby to była kiełbasa biała. Metka na stole, suróweczka, sosik, bułki wydrążone, tutaj delikatnie przecięte, to też zapraszam do stołu. Ach, to nie widzę, to leży, nie dostaj się wapłe wieży. Na GS-ach trampnie nogą, ty mój kłeśty droga płera. Kasze wsi jezora, kasze wsi las, kasze be, kasze be, łełają nas. Kasze wsi jezora, kasze wsi las, kasze be, łełają nas. Kasze wsi jezora, kasze wsi las, kasze be, kasze be, łełają nas. Kasze wsi jezora, kasze wsi las, kasze bełe łają nas. Kasze wsi jezora, kasze wsi las, kasze be, kasze bełe łają nas. Kasze wsi jezora, kasze wsi las, kasze bełe łają nas. Talerz z kaszubskim wzorem, każdy z tych kolorów ma swoje znaczenie. Sprawdźcie sobie i voilà. Gdybym mógł malować obrazy, wyglądałyby one właśnie tak.
jak hot dogi po kaszubsku. Prawdziwa bomba smaków. Pozdrawiam, do zobaczenia! Na murawie, a w radeni krwawy łeda, szkłeda łejca szkłeda. A w radeni krwawy łeda, szkłeda łejca rzecy szkłeda. Pasior, zapomniałeś o ogórku kiszonym. No, nic z tych rzeczy. Bowiem hot dogi po kaszubsku ogórkiem kiszonym to my zagryzamy. A dlaczego? Ano już tłumaczę. Ponieważ w tej bułce mamy prawdziwą bombę smaków. Mamy pierność pieprzu, pikanterię chrzanu, mamy słodycz, kwaśność, słoność, tłustość mięsiwa. To wszystko tutaj w tej bułce jest zawarte. I teraz do tej imprezy smaków wjeżdża z przytupem słono-kwaśny ogórek kiszony. I jest taki bajer smakowy, że szałk. I tak to się właśnie je. Haha.